Rozmaicie oni nich rozpowiadali, źle i dobrze jedni ze sum, jako tym, co to godo, godo, a kosula mu się tri, albo ze to kramoże, co prawdą kupcom, albo ze sum to tacy, co ze słabszego zdania robią mocniejse, a z mocniejsego słabsze. Ale byli i tacy, co ich chwalili. Oni ci rozum uwolnią z guseł i omamień. Po grecku sofiści, po nasemu sysoły. A najgłówniejszy sysoła pomiędzy nimi nazywał się nie Protagoras, ale Józek Klamer Złotcowy złopusnej No Posłuchajcie jak prawił. No czy nie jest tak, że kie jeden i ten są wiatr duje, to ty marzniesz, a jo nie? Albo jo marzne lekko, a ty ciężko? To jak zepowisz: czy wiatr jest ciepły, czy zimny? Miarom wiatru cłek. Miarum zimna cłek. Cłek jest je miarą kozdy sprawy. Bo kozdorzec ma dwie strony: Dobrą i złą. Co dla ciebie dobre, to dromnie złe. Co dromnie dobre, drocie ciebie złe. Dysleje, to dobre drotyk, co im buroki wysychają. Słonko świeci, to dobre drotyk, co akurat siano susum. Ale co powie o słonku tym, co mu buroki wysychają, a o dyscu tym, co siano susy? Sićko jest względne, zole z odmiary cłeka. No było czego posłuchać. Kieś tak słuchał, zaroze cół, ześ i ty miarum, he i to jakum. Józiu, pytała się Zośka z Poronina, a na to nie ma miary? A pon Bóg? Józek wywodził. Posłuchajcie, jako się ludzie modrum, kozdy godo, mój Boże. No jak mój, to przecie nie twój. Kiedy ty ten mój Bóg sprawił, co by w sądzie na moje wysło, a nie na twoje. Kozdy se robi Boga na swoją miarę. Do sobie Go pasuje. na no, a jak mu Pan Bóg nie spasuje, to nawet i wierzyć przestaje. Józek Zośce ośce, włocy to mu wierzyła. To znaczy, że prawdy ty z nima. ma? Pytała dalej Zośka, bo ona była odgutów, a ci wse chcieli syćko dokładnie wiedzieć. Józek wywodził. Ani tego nie sukoj, ani się o to nie staroj, Dobrze zrobisz, kie się o pożytek spyto. pożytek woźnij jako prawda. Hy, Ale Zośka nie miała z Józka pożytku. I no że go słuchała. I stało się roz, że Wojtek Brzynków pod w saflarak pod pociąg i urwało mu nogę. Był pijany i nawet nie wiedział, skąd się wziął w śpytolu. A był to strasny nerwus. No nie było w całym śpytolu na tyle ośmiałego, co by mu pedział, że nim nogi. No w tożta wiedział, co w te zrobi. akurat Józek tyschań leżał, bo go chycił Isjasz. Godo! Ja go zaobejdę tak z boku i powiem. I godo do Wojtka tak, Mądro ciebie Wojtuś, nowinę dobrą i złą. To od wtorej zacząć. Kie Wojtek pedział od złej, to Józek rąbnął, urwało ci nogę. No ale Wojtek był ciekawy, to się pytał, no a jako sta dobro. A Józek pado, no mum znajomego, co odkupił od ciebie jednego Kyrbca. I tak jest pozytek ze Sysołów. Z takiego to może być niezły prekurator, a nawet Hadukat. Tacy to po tej w sądak dbają o to, co by i wyrok był na miarę cłeka, zaś po wyroku i kajdanki, i kroty, no i aresztancki wikt.